Siatkarki SKF-u Politechniki Poznańskiej po raz kolejny walczą w drugiej lidze. Jak w tym sezonie wygląda właśnie wasza gra? Bo trzeba przyznać, że poprzednie rozgrywki mogą być określane w takiej kategorii sukcesu. No bo trzecie miejsce w tej lidze to jest dobry wynik na pewno. Jak na debiut był to dla nas rewelacyjny wynik, niedobry. Natomiast w tej chwili gramy w innej grupie z zespołami dużo mocniejszymi. Weszliśmy do gry o miejsca 1-8 z dużą przewagą nad zespołami, które tą ligę będą opuszczać. Nastawiamy się na mecze play-offu, gdzie celem naszym jest walka o medal na koniec sezonu. Przede wszystkim my co roku stawiamy na wychowanki klubu, bo te mają zasilać zespół seniorski, jak i te, które już przekroczyły wiek, być z nim na stałe. Oczywiście są osoby z zewnątrz, dostaliśmy tutaj dziewczyny z Kołobrzegu, dostaliśmy inne dziewczyny z Wielkopolski, nie tylko, które wzmacniają ten zespół. Natomiast proporcja jest przede wszystkim ważna dla nas taka, żeby to były nasze wychowanki, które są tutaj utożsamiane z klubem. Zmiany są, świeża krew jest potrzebna, ale stawiamy tutaj na proces wychowania swoich wychowanych przede wszystkim. W tym sezonie SKF Politechnika Poznańska po raz kolejny walczy w drugiej lidze. Na ławce trenerskiej możemy zauważyć pewną zmianę. Zmiany w postaci trenera. Jak współpracuje się z dziewczynami? Bardzo dobrze, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest grupa bardzo ambitnych osób, pracowitych. Każda z nich wie, czego chce. Każda wie, po co przychodzi na halę. Także przychodzimy, robimy swoją robotę, ciężką robotę. Cały czas idziemy do przodu. Mam nadzieję, że sezon zakończymy z pozytywnym rezultatem. Jak na razie ten sezon się układa? No nie ukrywam, że różnie, no bardzo różnie się układa, no mamy swoje dobre dni, mamy swoje złe dni, wiadomo jak to w sporcie. Mamy też dużo nieszczęść, mamy też dużo kontuzji, gdzieś tam zawsze się zmagamy z tym, że nie mamy optymalnego składu. Ktoś sobie tam naderwie mięsień, ktoś sobie tam skręci kostkę, także troszeczkę pech prześladuje. Mimo wszystko założenia przedsezonowe zrealizowaliśmy, bo chcieliśmy być w play-offie jesteśmy, także jak na razie jak najbardziej na plus. Z tymi założeniami wiadomo, że drużyna, trener chcą wygrywać jak najwięcej meczów, a jak to realnie wygląda w tej lidze i jesteście w stanie jaki wynik osiągnąć? No, gdzieś tam nie ukrywam, że chcielibyśmy się bić o tą pierwszą czwórkę, żeby gdzieś tam powalczyć o tę strefę medalową. No mówię, no, w tym roku ta druga liga jest dużo mocniejsza. Doszły zespoły, które grały w tamtym roku w Młodej Lidze Kobiet, a teraz przyszły się odgrywać tutaj. Jest naprawdę wyższy poziom, są młodsze te zespoły, jest naprawdę więcej tych zespołów przede wszystkim, także granie jest trudniejsze. Grupa jest, mamy z 5-6 zespołów takich, których naprawdę gdzieś mogą zaskoczyć i każdy z każdym tu może wygrać, także naprawdę nie wiemy czego się spodziewać. Cały czas wychodzimy z założenia, że robimy swoje, a co będzie, to będzie, no i zobaczymy. Co z celami drużyny na najbliższe tygodnie? Play-offy? Dokładnie. Szykujemy się na play-offy, które zaczynamy 24 meczem wyjazdowym. No może nie tyle wyjazdowym, co gramy w Poznaniu. Bardzo silny przeciwnik, bardzo młoda drużyna, bardzo dobry trener. Derby Poznania, także na pewno bardzo trudna przeprawa. Tym bardziej, że tydzień wcześniej gramy u siebie z nimi mecz ostatniej kolejki ligowy. Także no w 4 dni może być tak, że gramy z nimi 4 mecze. Także naprawdę dużo grania przed nami. Widać, że poziom jest wyrównany, bo wskazuje na to układ tabeli. Co decyduje właśnie w tych najważniejszych meczach? Wspominał Pan, że te inne zespoły są bardzo młode. Wy w Waszych, można powiedzieć, szeregach macie już pewne zawodniczki doświadczone. To jest Wasz atut? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak. Doświadczenie w każdym sporcie się przemaga, gdzieś tam przydaje. Tutaj to jak najbardziej na boisku widać. Fajne jest to, bo jest między niektórymi dziewczynami dużo odrzuca wieku, a widać, że się potrafią z sobą dogadać i na boisku współpracują. Także wszystko to dobrze wygląda. Co decyduje? No decydują szczegóły. No decyduje zimna głowa, decyduje koncentracja, decyduje motywacja albo podróż 450 km autobusem, a później granie 2 godziny. Także no też forma dnia, no ale mówię, no na dzień dzisiejszy ciężko wyłonić takiego typowego zwycięzcę, który może w tym roku zgarnąć złoty medal.
Wasz kolejny sezon w drugiej lidze. Jak na razie przebiega ten sezon? Jesteście jak na razie zadowolony z wyników? Bardzo zadowolony, szczególnie patrząc pod ilość kontuzji, jaka przydarzyła nam się w tym sezonie i to uważam, że naprawdę bardzo dobrze sobie radzimy. Liga jest dużo silniejsza niż w zeszłym sezonie, tak więc jest z kim walczyć, no i o co walczyć. Co właśnie ze składem ludzkim? Jak wygląda atmosfera w drużynie? Mamy dużą przestrzeń faktycznie wiekową, od 16-latki do 20-parolatek, tak więc jednak nie ma problemu z dogadywaniem się. Dziewczyny, które przyszły nowe do klubu, zostały, myślę, że miło przyjęte. Na co dzień również spotykamy się nie tylko w klubie, ale również w życiu prywatnym, jednak się ze sobą trzymamy, tak więc myślę, że to też oddziałuje jakoś na naszą grę. Jak wygląda współpraca na linii zawodniczki, trener? Bardzo mi się podoba. Szczerze mówiąc, bałam się trochę o to, ponieważ dowiedziałyśmy się, że trener miał póki co styczność z młodszymi zespołami z Piły, a jednak zespół seniorski prowadzi się trochę inaczej. Jednak jesteśmy bardzo zadowolone. Trener wykazał się profesjonalizmem, przygotowuje się do treningów. Te treningi są bardzo ciekawe i dużo wnoszą do naszych umiejętności. Tymi najważniejszymi meczami, bo zbliżacie się do fazy play-off. Jakie macie aspiracje? W przyszłym tygodniu mamy pierwszy mecz play-off. No, chcemy wygrać, chcemy grać dalej o medale. Myślę, że te trzecie, czwarte miejsce jest realne w zasięgu. Może teraz taka zachęta do tego, aby kibice wspierali Was. Dlaczego warto pojawić się na Waszych meczach i czego podczas tych meczów na pewno nie zabraknie? Na pewno nie zabraknie walki i serducha na boisku, także serdecznie zapraszam. Zawsze wsparcie z trybun daje już jakiegoś tam kopa do roboty. Zawsze łatwiej się gra na swoim boisku, jak są pełne trybuny. Także my naprawdę zapraszamy, gdzieś tam gwarantujemy kawał dobrego widowiska. No, zawsze się cieszymy, jak jesteście z nami i nas dopingujecie. No na pewno gra się wtedy łatwiej.